teoretycznie to bardzo proste. Stawiasz jedną stopę i drugą. I znowu jedną i drugą. No spróbuj. No nie, nie masz się ciągać, tylko chodzić. Rozumiesz? Chodzić. Kuba, daj mu spokój. Ale ja chcę go nauczyć chodzić. On jest jeszcze za malutki, ledwo zaczął siedzieć. Ty zacząłeś chodzić dopiero w wieku 2 lat. Co? Tak późno? Ja miałam 10 miesięcy, a ja 12. Dziewczyny rządzą. Dzieciaki, nieważne kiedy kto zaczął chodzić, dajcie Maurycemu po prostu czas. Ma dopiero 9 miesięcy, prawda? Chodźcie, Maurycy musi odpocząć. Chyba ktoś tu przegrywa. Niedoczekanie, teraz będę miał 6 i dotrę do mety. No nie byłabym taka pewna, rzucaj kostką. Jak wygram, zjem twój ulubiony batonik, pamiętaj. Tylko nie mój batonik. Gdzie on w ogóle jest? Na stoliczku i już na mnie czeka. Raz, dwa, trzy, cztery! Wygrałam! Sorry, Kuba, ale nie dostaniesz dziś mojego batonika. Ale możesz popatrzeć, jak go jem. Hej, gdzie jest mój batonik? Pamiętam, że go tu położyłam. Kuba, oddawaj mi batona! Jakiego batona? Nic ci nie wziąłem! Wiem, że go zabrałeś! No weź, oddawaj go! Widziałaś, żebym się stąd ruszał? To nie ja! Mamo! Kuba znowu mi robi na złość! Co się tu znowu dzieje? Cicho, bo obudzicie Maurycego! Przed chwilą zasnął! Kuba mi zwinął batona i mówi, że to nie on! Bo to nie ja! Skoro to nie ja, nie Lenka, nie mama, to kto? Może tata, nie wiem! Wcale bym się nie zdziwiła, ale tata jest w pracy, to nie mógł być on! No to może Maurycy! Tak, Maurycy, ale wymyśliłeś, on nawet nie chodzi! Może się nauczył, bo jest mądrzejszy od ciebie! Dobra, dzieciaki, idźcie do swoich pokoi i nie chcę słyszeć więcej krzyków ani kłótni. Na szczęście się nie obudził. Lenka, chodź na chwilę. Okej, już idę. Czy to był Maurycy? Chyba mam jakieś zwidy. On chodzi! Normalnie on chodzi! Mistrzu, nauczyłeś się chodzić w wieku 9 miesięcy! Szacun! Dziewczyny będą mega zazdrosne! A popatrz, co ja znalazłam! Kolejną super grę! Hej, gdzie mój tablet? Przecież go tu położyłam! Kuba! Oddawaj tableta! Kuba, tu jesteś! Co znowu? Oddawaj tableta! Ja go nie wziąłem! Tak? To co trzymasz w ręce? Mogę ci to wytłumaczyć! Na pewno! Mamo! Kuba cały czas nam robi na złość! Tym razem zabrał nam tableta! Kuba, co się dzisiaj z tobą dzieje? Ale to nieprawda, mogę cię wytłumaczyć! No dobrze, tłumacz! Obyś tylko miał dobrą wymówkę! Maurycy wyszedł z łóżeczka, poszedł do pokoju Lenki i zabrał jej tableta, a potem wrócił tą samą drogą i wszedł do łóżeczka! Kuba, znowu zaczynasz? On jest za mały, nie potrafi chodzić. Zrozum to wreszcie. Ale widziałem na własne oczy. No, malutki, dalej. Pokaż, jak chodzisz. Wiem, że potrafisz. Chodź do mnie. No, chodź. No, Kuba, naprawdę. Maurycy mógłby biegać w maratonach. Dosyć. Jeszcze jeden taki numer i zabiorę ci telefon. Nie żartuję. Nie, tylko nie mój telefon. No, muszą mi uwierzyć, że ty chodzisz. Tym razem cię nagram, mały. Będą musieli mi uwierzyć. No dalej, Maurycy, rusz się. Wiem, że wychodzisz z tego łóżeczka. O, o, coś się dzieje. No dalej, dalej. O, stary, będziesz miał przechlapane, jak mama zobaczy tę ścianę. Dobra, chyba mam wszystko. Moja ściana! Kuba!
Zaczyna się. Teraz to już naprawdę przesadziłeś. Jak mogłeś porysować mi ścianę? To nie ja, to Maurycy. Proszę cię, nie zaczynaj. Na szczęście go nagrałem i mam dowód. Pokażę ci. Nie, Maurycy, oddaj mi ten telefon. Nie! Maurycy, dlaczego mi to robisz? Mamo, naprawdę miałem to nagranie, jak Maurycy wychodzi z łóżeczka i rysuje po ścianie. Kuba, ostrzegałam cię. Mama, popatrz szybko, Maurycy chodzi. Co takiego? O, jaki złodziak. On chodzi, mój malutki chodzi. Szybko, nagrywajcie to, to jego pierwsze kroki. No dalej, malutki, chodź do mamy. Jakie to szczęście, że akurat ja to widzę pierwsza, niesamowite. Ale to ja pierwsze widziałem. A dobra, nie będę jej psuł tej chwili. Chodź, Maurycy. Jedna nóżka i druga nóżka. Jedna nóżka i druga nóżka. Mama cię złapie, nie martw się. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.